Stany Zjednoczone to jeden z najbardziej zwariowanych kontynentów na Ziemi, w którym McDonald's znajduje się na każdym kroku, a Coca-Cola leje się strumieniami. Przedstawiamy Wam ciekawostki z USA. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i o zostawieniu łapki w górę. Zapraszamy! Stany Zjednoczone są prawie 30 razy większe od Polski. Jest to czwarta co do wielkości powierzchnia na świecie. Flaga Stanów Zjednoczonych posiada 50 gwiazd i 13 pasów. 50 gwiazd symbolizuje 50 amerykańskich stanów, a 13 pasów to symbol 13 pierwszych kolonii. Prawdopodobnie to nie Krzysztof Kolumb pierwszy odkrył Amerykę, lecz Wikingowie. Szacuje się, że dokonali tego około 1000 roku naszej ery, a Kolumb zrobił to w 1492 roku. Stany Zjednoczone niepodległość od Wielkiej Brytanii uzyskały 4 lipca 1776 roku. W USA mieszka około 10 milionów osób polskiego pochodzenia. Pierwszą stolicą USA był Nowy Jork, a dopiero później stolicę przeniesiono do Waszyngtonu. Nowy Jork to drugie po Londynie finansowe centrum świata. W Stanach Zjednoczonych znajduje się też największa biblioteka na Ziemi. Jest to Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych. W swojej kolekcji ma 142 miliony książek, a ich liczba ciągle rośnie. W stanie Montana jest trzykrotnie więcej bydła niż ludzi. Średnia długość życia w USA wynosi 78 lat. W Stanach Zjednoczonych znajduje się największa liczba osób z zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi. Mimo iż język angielski jest najbardziej powszechnym językiem w Stanach Zjednoczonych, to do tej pory USA nie ma ustanowionego języka urzędowego. Tylko 55% Amerykanów zdaje sobie sprawę z tego, że słońce jest gwiazdą. Zależnie od stanu i hrabstwa, dopuszczalna ilość alkoholu wynosi od 0,0 do 1 promila. Stany Zjednoczone są na drugim miejscu w produkcji filmów. Pierwsze miejsce zajmują Indie. Najwięcej masonów na świecie znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Przewiduje się, że jest ich tam około 2 miliony. Ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych, np. Benjamin Franklin, również należeli do masonerii. 78% Amerykanów jest wiary chrześcijańskiej. W Alabamie nie wolno w niedzielę grać w domino. Około 66% Amerykanów cierpi na otyłość. Amerykańskim mottem Stanów Zjednoczonych są słowa "Ufajmy Bogu". To już koniec odcinka o USA. Napisz w komentarzu, jaki odcinek chcesz następny. Do usłyszenia.